Siemanko, siemanko, ja nazywam się Nosferatum23, a wy jesteście na moim kanale Recash Economy Games, gdzie was uczę, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologię blockchain, NFT i kryptowaluty. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to się dziwię, no co wy czekacie, tak? Dajcie suba, dajcie dzwonek i postarajcie się gdzieś tam udostępniać, tak żeby nasza społeczność się jeszcze bardziej rozwijała. I pamiętajcie, czy to moje filmy, czy też innych twórców oglądamy od deski do deski, bo to jest największa możliwość, jaką możecie dać, jeżeli chodzi o wsparcie waszych ulubionych kanałów. A w dzisiejszych NFT newsach mamy poniedziałek, więc będzie przegląd gdzieś tam z całego tygodnia, co się wydarzyło. Spojrzymy na nasze tokeny gamingowe, na to, jak one wyglądają w statystykach. Trochę też znowu będzie o metaversach, tak? Tego tematu niestety nie da się uniknąć. Dużo się teraz tych metaversów różnych pojawia. No i postaramy się gdzieś tam zajrzeć do kilku starszych projektów, coś tam odświeżyć i pokazać, co się tam dzieje. Także zapraszam i lecimy z tym koksem. Tradycyjnie wchodzimy na stronę kryptoekipy. I tutaj macie wszelkie media społecznościowe nasze, także warto, jeszcze raz powtarzam, warto, bo co innego się dzieje często na Telegramie. Część z was lubi używać Telegrama, część z was woli Twittera, część Discorda i na Discordzie macie stricte tylko taki gaming. Wszelkie też również kanały możecie zaobserwować tutaj u dołu pod opisem, także od razu pstryk i przechodzicie na stronę danego kanału w social mediach. I tutaj co się działo na naszej stronie, to macie, polecam tutaj, powiem szczerze, dobrą rozkminkę mieliśmy w ten piątek odnośnie projektów Play to Earn, co się w ogóle będzie działo na rynku, jak to będzie wyglądało, jak te projekty się obecnie pokazują. Maciej podrzucił kilka projektów, także będziecie mieli trochę nowości. Kto jeszcze nie obejrzył, to myślę, że tak, tam jest prawie 2,5 godziny. No warto gdzieś tam sobie posłuchać, bo i Kryptomat i Sasza ciekawe informacje podrzucali i naprawdę mocna rozkminia poleciała. Tutaj macie od Milka intro. Jeżeli ktoś tutaj wcześniej zakupił te tokeny, no to warto obserwować, kiedy ta platforma nadejdzie. No i z tego co widziałem, to Milk robi ciekawe procenty. Tradycyjnie z kalendarza kryptogracza warto też obserwować. Muad'Dib podrzuca informacje, kiedy, w jakim dniu, czym warto się zainteresować. No i też zrobił takie wprowadzenie do Illuvium. A w czwartek live był kryptoekipy, także też ciekawe rozkminki możecie zobaczyć, jak Maciek tutaj dyskutował z Norbertem z Crypto Mayhem. Lecimy do naszych tokenów. No i macie tutaj bardzo mocną świecę do góry Heroverse. Z tego co widziałem, to token HER można było, albo nadal można, gdzieś tam przy pulach, jeżeli chodzi o Buni, o ile się nie mylę. Ja też podglądam, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Heroverse. Dosyć taka ciekawa gierka, ona ma być wydana na komórki. No i będziemy trzymali tutaj gdzieś tam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o tą grę. Monster Clan, Byk, była duża korekta. Tutaj wiem, że część osób miała zamiar po sprzedaży właśnie gdzieś tam na tej korekcie odkupić, no i z powrotem lecimy to the moon, być może. Jeżeli chodzi o Real Fear, no to część z was już jest pewnie zadowolona, token leci cały czas do góry. Jeżeli ktoś tam gdzieś kupował w okolicach 500 dolara, te tysięcznych w zasadzie, setnych to dopiero będzie, no to już jest zadowolony, no bo te ogromne kwoty już firm wykręcił, także kto się wcześniej doładował, ten już jest na mocnym plusie. Star Atlas odreagowało, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, czy rzeczywiście teraz będzie świeca to the moon, czy jeszcze będziemy czekać. Myślę, że jak już
podadzą informację, kiedy ta gra przeglądarkowa ruszy, no to wtedy jak najbardziej możemy zapiąć pasy i wrotki wystartują. Co tu ciekawego jeszcze mamy, jeżeli chodzi o nasze tokeny? No, Alice, warto się tu przyglądać temu tokenowi, no bo on fajnie, tak jak wam co rusz powtarzam, fajnie fluktuuje, tak? Góra, dół, góra, dół. Jeżeli jest tąpnięcie na rynku, no to Alice potrafi spaść gdzieś tam do 6-5 dolarów. Natomiast jeżeli rynek fajnie wszystko rośnie, to Alice też gdzieś tam potrafi wysoko się złapać. Tutaj jak widzicie, sporo projektów jest na jakimś plusie, czasami tylko lekkim. Natomiast warto spojrzeć, co tutaj się dzieje, gdzieś tam poniżej. I z tego, co widzimy z tych naszych znanych projektów, to Metaverse, Blocktopia, Block cały czas glebę gryzie po mocnych wzrostach, czyli ludzie realizują zyski. Monsta Infinity, mocny dosyć spadek. No ciężko na razie powiedzieć, że na Towerze jest coś tam, coś tam się złego dzieje. Tak samo jak Project Quantum, tak? Tutaj są delikatne spadki. Wśród tych gier, w których my jesteśmy, no to raczej nie ma, z tego co widzę, tragedii. Lecimy do statystyk. Top 10 tokenów NFT, które dały porządnie zarobić w ciągu 7 dni. No to macie Bondly i token Weave, w którym na szczęście już siedzę po pewnym czasie, po pewnej refleksji. Mówiłem wam o to w poprzednich NFT newsach, że obserwowałem ten projekt i gdzieś tam dopiero teraz, jak rzuciło się o tych metaversach, wróciłem do niego, także myślę, że to może być bardzo ciekawe. Polecam zajrzeć. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, musicie mieć własny rozum. Ja tutaj takich porad inwestycyjnych nie robię, tylko to jest moja subiektywna opinia. I Rainy, jeszcze to jest projekt dla mnie do prześledzenia. Chcę zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. Jak widzicie, też mocne wzrosty. Pozostałe projekty poza Atari to raczej tak za bardzo nie kojarzę. Lecimy dalej, jeżeli chodzi. Tutaj macie low-capowe metaversy. No i warto sobie przejrzeć, tak? Taki projekt Monavala z tokenem Mona robi na przykład 307% w ciągu jednego dnia. Jak wiecie, teraz te metawersy będą mocno szły do góry, także warto się przyglądać. Projekt ICA też akurat tutaj się załadowałem, także myślę, że to też może być bardzo ciekawie. Muszę się zastanowić właśnie nad Affinity tokenem, czy też go gdzieś tam nie zakupić, natomiast no, nie chcę też mieć za dużo różnych tych tokenów, bo potem ciężko to wszystko obserwować. Także tutaj do waszej analizy macie te ciekawe projekty. Też ciekawym bardzo projektem jest projekt Sin City. Tutaj mam zamiar jakiś film przygotować na ten temat i myślę, że pod koniec tego tygodnia coś ciekawego się pojawi, wjedzie tutaj na kanał odnośnie tego projektu. Lecimy dalej. Tutaj macie związane te tokeny tylko z blockchain gamingiem. Także jest ten ICE, jest byk, to co sprawdzaliśmy. Polker, to też poker Atari. To jest ściśle takich mocnych jakby projektów, typowo takich play to earn, takiego gamingu. No tutaj w tym zestawieniu nie widzimy. Macie bardzo mocną informację, że bez Station zawiadamia, że tutaj, żeby taki fundusz inkubacyjny w postaci 3 milionów będzie przeznaczony właśnie na inkubowanie różnych projektów związanych z Metaversem, czyli takie budowanie metastacji. No zobaczymy, tak jak widzicie, cały czas wszyscy teraz idą w tym kierunku, żeby się nazywać metaversem i żeby stworzyć swój własny metavers.
Także też właśnie polecam obejrzenie tego czwartkowego live z kryptoekipą, bo tam też były bardzo fajne rozkminy na temat metaversu. Lecimy dalej. Tutaj macie przedstawione, jak wygląda ROI takich projektów od momentu, kiedy Facebook zaanonsował, że będzie takim metaversem. To tutaj na przykład na takiej Arkonie można było wykręcić 1600%. No to dla mnie to jest mega, mega kosmos, tak? Jeżeli ktoś wcześniej był załadowany w ten projekt, to informacja odnośnie Facebooka pozwoliła mu zarobić 1600%. Jak widzicie, tutaj naprawdę wysokie procenty były wykręcane. Wiem, że część osób się cashowało na sandzie. Myślę, że warto było właśnie zrealizować tam zyski. I teraz można jeszcze tego sanda po niższej kwocie odkupić, tak samo z maną, bo w mojej opinii to są mocne projekty i te tokeny, przynajmniej w mojej opinii, jeszcze dadzą porządnie zarobić. Lecimy dalej, tutaj ponownie macie Metaverse Landscapes i możecie zobaczyć, jak na tych popularnych blockchainach, czyli Ethereum, a Binance, na Waxie, na Polygonie, Solanie i Avalanche, jakie projekty są takimi typowymi metaversami, gdzie można jakieś mieć swoje landy, ewentualnie jakieś takie miejscówki, tak, bo gdzie niegdzie tam jakieś, nie wiem, stacja jest zbudowana, czy tego typu rzeczy, także warto na to spojrzeć. I dlatego tutaj informacja odnośnie Polka City macie, że o 11 w dniu jutrzejszym będzie można zakupić landy. Tylko kupujemy je poprzez Polk Tokens, czyli poprzez Polka City Tokens. No i tutaj macie mniej więcej rozpisane, jakie to będą ceny. To nie będzie tak lekko. Trzeba będzie posiadać przy tych małych landach 2500 dolarów, przy tutaj średnich 10 tysięcy, przy tych najwyższych 50 tysięcy, no i tutaj te najdroższe landy to macie od 100 tysięcy. Także no, ceny jak dla takiego maluczkiego gracza jak ja są zawrotne i ja tutaj do zakupu tych landów niestety nie przystąpię. Natomiast to, co chcę, żebyście zapamiętali, to właśnie takich zakupów landów trzeba pamiętać, że nie znam jeszcze takiego projektu, w którym ktoś by stracił pieniądze na zakupie landów. Tak jak mówię, to nie jest porada inwestycyjna. No chyba, że projekt się zawinął po prostu. Jeżeli projekt się zawinie, no to wtedy wiadomo, no zostajemy z jakąś pustą działką. Natomiast w momencie, kiedy projekt, a tutaj nie wygląda, żeby cokolwiek miało się zawinąć, raczej to będzie bardzo fajnie wszystko przetwarzane. Jak widzicie, tutaj macie pokazane na backgroundzie różne assety, czyli statki, helikoptery, tym wszystkim będzie można się poruszać w tym metaversie. Także myślę, że jeżeli ktoś ma do wysupłania takie sumki, no to warto w taki land zainwestować. Lecimy z informacjami odnośnie Waxa. Na Waxie mamy nowy tydzień, no i warto sobie przejrzeć tutaj te projekty. Jak widzicie, ostatnio Wax daje porządnie zarobić. Są osoby, które wchodząc we wczesne paczki naprawdę sporo obecnie zarabiają. Gdzieś tam już słyszałem, że niektórym to pomogło, żeby w końcu gdzieś tam odpuścić sobie pracę i tylko funkcjonować gdzieś tam w kryptowalutach, także super. No i patrzcie tutaj, szukacie swoich takich projektów, w których będziecie mogli zakupić ciekawe paczki. Nie nastawiajcie się na same paczki. Nie zawsze każda paczka da jakoś porządnie zarobić, jedna mniej, druga więcej. Natomiast trzeba też patrzeć, czy te projekty w ogóle są w miarę wartościowe. Ja jeszcze się temu nie zdążyłem przyjrzeć, także tylko pokazuję Wam, jak cały weekend wygląda. Na NFT Insider możecie to wszystko znaleźć, także myślę, że śmiało możecie gdzieś tam podejrzeć. Tutaj macie też informację, która już gdzieś była wcześniej, chyba przez Muad'Dib'a.
przekazywana na naszych grupach. Ember Sword nawiązuje współpracę z Immutable. No i myślę, że to jest dla nas wszystkich bardzo ważna informacja. No i tutaj też gdzieś tam taka informacja dla Macieja. Spójrz na to, że projekty opuszczają ten poligon. W weekend można powiedzieć, że sieć kompletnie nie działała. To co u mnie na MetaMasku wszystko kręciło, to tylko można było naprawdę się wkurzyć, jeżeli ktoś chciał jakieś projekty sprzedać czy zakupić, więc naprawdę ciężko było. No i myślę, że to skalowanie na Immutable jest o wiele, wiele lepsze, chociaż no zobaczymy w praktyce. Na razie Gods Unchained nie narzeka, tam jest chyba podpięty jeszcze War Riders i kilka chyba innych projektów gamingowych, czy tam oficjalnie, czy mniej oficjalnie, także zobaczymy, jak to będzie wszystko funkcjonowało w praktyce. Tutaj macie taką fajną, ciekawą rozkminę odnośnie karcianek na blockchainie, czyli macie te projekty, które ja gdzieś tam znam, czyli Gods Unchained, Spinterlands, Dark Country, Sorare, Synergy, Sera, Skyware, no i są też, jeszcze Berserk, natomiast gdzieś tam pozostałych projektów, no to nie kojarzę i będę musiał się im przyjrzeć, być może rzeczywiście to jest coś ciekawego. Parallel jeszcze tak z tych projektów kojarzę, bo tam widziałem bardzo ciekawe karty się ukazywały. Także myślę, że jeżeli ktoś lubi karcianki, no to naprawdę tych projektów jest mega, mega sporo. Jak sami widzicie tutaj w samym zestawieniu jest ich 13, o ile dobrze widzę. Lecimy dalej. Memkiller Game ogłasza tutaj, że beta 1.1 została już wydana, także gdzieś ta gra była u nas też pokazywana na tych naszych piątkowych live'ach. Tutaj będziemy gdzieś tam zabijać shitcoiny, także Memkiller gra się nazywa i ktoś gdzieś tam wspominał, że nawet chyba Polacy przy tym współpracują w projekcie, także warto sobie podejrzeć, jak widzicie macie reklamę, że to gdzieś tam zabawa będzie na telefonie, na tablecie, także myślę, że dla tych, którzy szukają nowego projektu do pogrania, idealnie. Lecimy dalej. W Sorare mamy nowy klub Ameryka FC. Przypominam, że teraz w środku tygodnia będą grały reprezentacje. Także jeżeli macie taką możliwość, to już układajcie skład, nie czekajcie do wtorku. Godziny też się zmieniły. Pamiętajcie, że wtorek godzina 11 to jest deadline i piątek też godzina 11. Także polecam już dzisiaj poniedziałkowy dzień poustawiać sobie składy, posprawdzać, czy ktokolwiek będzie mógł grać, a nawet jeżeli macie tylko dwóch, trzech zawodników, to i tak wystawcie, żeby zbierać doświadczenie. Lecimy dalej. Informacja odnośnie listowania tokenu Atlas. CoinEx Global wylistował tutaj Atlas w parze do USDT. No i myślę, że to też po części da troszeczkę mocniejszego hype'a temu tokenowi i też możemy dzięki temu zobaczyć wzrosty. Lecimy dalej odnośnie informacji. Tutaj Project Quantum, taka informacja ma być gdzieś tam takie, nie wiem czy to będzie wywiad, czy to jakieś tam spotkanie z Wengine, czyli taki youtuber, który przedstawia również gry na blockchainie. No i myślę, że tutaj jak się u niego pojawi Project Quantum, no też możemy liczyć na jakieś wzrosty, więc jeżeli są osoby, które gdzieś tam czekają, żeby trochę projektu, trochę tych tokenów zakręcić kółko, no to myślę, że pod jutrzejsze wydarzenie, to znaczy pod dzisiejsze, tak, bo to wiadomość się ukazała 7 listopada, więc dzisiaj to ma mieć miejsce, więc można zobaczyć, czy gdzieś tam po tym wydarzeniu projekt nie wystrzeli do góry, nie będzie można trochę zarobić. No i ostatnia rzecz, Moon Nation, w końcu cokolwiek zostało pokazane. NFT, no i jest informacja, że gdzieś tam
NFT event będzie w grudniu, także już można powoli gdzieś tam tokeny skupować i starać się zagrać pod wydarzenie, jeżeli są na spadku. Ja ostatnio się nie przyglądałem, mam część tych tokenów, które gdzieś tam trzymam spekulacyjnie. Jak osiągną gdzieś tam dobrą kwotę, to na pewno je sprzedam. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, no były dosyć mocno obszerne. Jak widzieliście, sporo informacji o różnych metaversach, ale też o kilku naszych grach. Także jeżeli się podobało, dajcie łapy w górę, zostawcie jakiś koment. Fajnie, że zostawiacie te komentarze taktyczne. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to by było wszystko. Także trzymajcie się, miłego tygodnia. Na razie.